Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, chyba to jest w ogóle pierwszy odcinek, tak, to jest pierwszy odcinek w tym roku, czyli witam was w roku 2024, już chyba jest w połowie stycznia, ale no co, lepiej później niż wcale, dzisiaj ogólnie tak, jest trochę jeszcze materiałów, w ogóle mam samego Sylwestra z urodzin Róży, mam takie fajne też wstawki i z kilku innych miejsc chyba, a teraz aktualnie idziemy, właśnie zacznijmy od tego, bo mamy w tym tygodniu w sobotę, nie wiem, który to jest dzień dokładnie, ale w sobotę w tym tygodniu mamy bal. Bal Winter Formal, chyba tak. Ale to po prostu taki zimowy bal mamy u nas, nie w szkole, właśnie on jest ze szkoły, my już płaciliśmy za niego za bilety, a ogólnie się okazało, że ten bal jest w ogóle gdzieś indziej, jakieś w ogóle w stronę LA, pół godziny od mojej szkoły jest ten cały budynek, tak, ta cała hala ogromna, właśnie na zewnątrz, jakoś koło helikopterów, jakieś, jestem mega ciekawa i właśnie idę teraz, lecimy kupić sukienkę, bo dobra, nie będę się rozpowiadała na ten temat. Po prostu ja powiem ci o sukienkę z balu, spokojnie się z tym. Miałam taką właśnie już kupioną i chciałam nią założyć, ale się okazało, że jednak nie będą, że takie sukienki. No jest tak, znaczy po prostu się okazało, że takie sukienki, takie długie, raczej nikt nie będzie miał po prostu. Okej. Okay. Anela ogólnie się zatrzyma na Halloween, codziennie śpiewa piosenki Halloween. A co do tej sukienki, nie zakładam tej długiej, bo jest taka zbyt balowa. A to usłyszałam, nie jest aż taki bal, po prostu idę kupić jakąś zwykłą, krótką, ale też ładną. Nie wiem, jakie kolory się po prostu zobaczymy. Ogólnie update, przez kilka dni mieliśmy inne auto o nazwie Jeep. Wstawię wam teraz wstawkę. Mamy taką piękną różową rejestrację California Drive Pink. I taki nasz sys, to jest Jeep. Nawet znam nazwę. I tu też jest ładne. Więc tak, w końcu mamy piękne autko. Jeszcze wam pokażę w środku. To jest ładne, mamy, można media puszczać. Jakie fajne zegary ma. Ale ogólnie on był ogólnie nowy z salonu. I tak wyszło, że coś tam się stało z olejem i go już nie mamy, bo się zepsuł. Więc powróciła nasza Mazda. Niezawodna, ale będziemy szukać jakiegoś i tak nowego auta, prawda? Nieprawda, nie ma najlepszy. Ale ten dźwięk jest najlepszy, ten dźwięk jest najlepszy. O, jaki cudowny dźwięk, gdzie ja mam iść tam? Poczekaj jeszcze, to ona podjedzie do garażu. Kochani, my właśnie po zakupach udało się wybrać sukienkę chyba z... Szczerze, bardzo długo czasu byliśmy chyba z godzinę? Z godziny upłynęła, mamy zakupy. Kupiłam jeszcze małe akcesoria, które się pokażę wam w domu dokładnie. Jest głośna muzyka, ale tak, widzieliście, nie pokazałam, dobra, nie pokazałam swoich pojemności, bo na Instagramie pokazałam i to jest ta, która właśnie wam na relacji wystawiam. To tam kupiłam taką czarną, zwykłą, ale pokażę wam też w domu, sorry, bo muszę mówić głośno, mi tak gardło boli. Okej, okay, Della tutaj kombinuje jakieś zabawy teraz. Proszę bardzo, wyciągam na takie. O, ona konika. Tam jest jej. Ona nie wie, ona naprawdę nie wie, gdzie iść. Tutaj? A mogę z tobą? Nie, a czemu ja się zmieszczę? Aha. I zobaczcie, ogólnie już jest piąta, ostatnia próba. Próbujemy wygrać iPhone'a z ławki $1000. Zobaczcie, to jest tak, trzeba trafić idealnie to szkiełko. Teraz się nagrywa, to na pewno dosiadę. Nie, za szybko, za szybko! Mama, już, ale spróbujmy jeszcze raz, mama! Jest wykonalne ogólnie. To, ale to, mama, każdy po razie. Mama zaczyna. Zwróćcie się, zobaczcie, tam jest $1000, bo my celujemy w tego niebieskiego iPhone. No tu. No nie, jeszcze to jest wstawione AirPodsy, patrz. Mama, dawaj. I kolejne 500. To są z AirPodsami razem. To jest wszystko w jednym. No mówię, że żegnamy się z maszyną. Niestety, bez wygranej. Wydaliśmy $10, cóż. Ale fajnie było spróbować. Kochani, tak szybko, bo jesteśmy na jedzonku i ogólnie taki zestaw z Kenis, tak się mówi, to jest takie logo czerwone, Kenis, o, macie tu na napoju. Taki zestaw kosztuje $7, mamy właśnie bardzo dobre, są te frytki takie grube. Sosy za darmo może sobie iść zalać, tak samo jak napoje, dolewki jakby. Tutaj ja mam herbatkę na zimno, bo nie było lemoniady, taka, oczywiście kurczaki. Bo tutaj właśnie możemy kurczaki kupić, najlepsze. Byliśmy raz w Pepsi, było ohydne. Mamy fajną bułeczkę, do tego taki dobry sosik do mięska, więc fajny zestaw za $7. Yo, kochani, witamy was w Irvine. Jesteśmy dzisiaj, mamy Sylwester. No, dzisiaj jest ostatni grudzień i jutro będzie już nowy rok. Styczeń! Jak,
Styczeń. Styczeń. I no. jak emocje, jak wrażenia na nowy rok? Super. Super. Kalifornia, wsiecha, nic. My jej ten. Uwaga, to jest po prostu masakra. Tu nie ma żadnych fajerwerków. Nie ma. Gdzieś tam po prostu godzinę drogi Kalifornii od nas. Nie ma, nie strzelają. A u mnie już babcia dzwoniła jakoś godzina przed Sylwestrem, że już wszyscy tak. dosłownie, no. sąsiedzi wszyscy. I tutaj no to jest nie mnie, żeby na... Co napisały? Ej, bo... Poczekamy za dziewczynami jeszcze, jesteśmy w trójkę na razie. Ej, bo na lecie pisze, że event zamyka się o 7. Musimy zrobić zakupy. Ej, kochane. Bo my chcemy iść na żarcie, idziemy coś zjeść. To najpierw idziemy coś zjeść, na pewno. Ale o 21? Ogólnie za pół godziny zamykają, kochani. I mamy taki plan, że idziemy gdzieś po sklepach najpierw. I pójdziemy na rzeczy gdzieś indziej. Nie wiem, czy to przeżyje, bo chciałam, jestem bardzo głodna. Ale tak, sprawdzamy Ubery. Tak. Bo będziemy musieli jechać. Kochani, dołączyły do nas dziewczyny. I co pijecie? Byłyśmy po picie. Chai latte. Ja nie wiem, mango coś tam. Ale bardzo dobre spróbowałam to. Jakie to jest dobre. Ogólnie nie przypadam za ogólnie, ale to jest bardzo dobre. Ja kocham mango. Życzenia wszystkim na nowy rok. Właśnie, najlepszego. 2024. Szczęśliwego nowego roku, kochani. Aha, bo teraz jest akcja. Ja nie próbuję zapytać się chłopaka o Instagrama, ale... Stoją przed który duszy. Właśnie obsługiwał ich właśnie w tym, jak zamawiali picie. Chciałam i zapytam się. Takie, hi, can I get a chai latte on your Instagram? Okej, okay, ale no właśnie yes. chcę zapytać o Instagrama, bo zapytam... O, poszło zapisać. Rzeki idzie. Kochani, zobaczcie co mamy. No korona i różowy. Tłumacz twoją cudowną tradycję. Ja się nie wiem, bo ja na przykład to nie słyszałam. Napiszcie, czy wy słyszeliście o tej tradycji. Sylwester, bo... pod stołem je się 12 winogron i z każdym winogronem jest jakaś intencja na jeden miesiąc. Nie widzę cię. O, a ja o tym ja na przykład nie słyszałam. I właśnie napisaliśmy na karteczkę nasze życzenia, co chcemy i będziemy mieć winogron pod stołem, więc tak. Czekajcie, jeszcze ja. Co? O. No, ja mam tak travel. Jezus. Mam travel. W sierpniu? Wrzesień. Wrzesień miłość. Poczekajcie na mnie za to, to sierpnia. November, mental support. Spełnianie celów. Dobra ocena. Ale to nie, to czekajcie. Ominęłam miesiąc. Zbyt to żeby... And money. Jezus. Imprezy. Miłość. Imprezy. We're done. Nie, jeszcze jestem do tyłu w ogóle. Sylwester tutaj wygląda tak, że nic tu się nie dzieje. My tylko po prostu my zaczęliśmy krzyczeć, ale... Zaczęliśmy się drzeć na całe osiedle do odliczenia, a oni nie... No. No i nic tu się nie dzieje, po prostu zwykły dzień. Albo są gdzieś... No może jeszcze właśnie patrzą na niebo. Nic dobra, tu nie ma. Szczerze? Nie strzelają. No. Myka słowo. A tu zrobię to się rap. Miałem 8 lat, nie mam się rap. Nie masz 8 lat, ja będę rap. Jaka widzę, mnie to wasze ulubione szczaki. Jest Nadia, jest Kamila i jest nasza, uwaga. Solenizantka. Dzisiaj są, ale ładnie są urodzinki róży. Ja. Ja tutaj cię wiesz. Chcesz coś powiedzieć? Widać cię bardzo jest ładnie, możesz teraz. Coś powiedzieć. Ja też tak jak Kasia. Jak się czujesz, że masz 17 lat? 17 lat? Dancing Queen! Nie czuję się normalnie, ale... Jakie masz plany na ten rok? Właśnie, jakie masz cele? Duże plany. Duże? A podzielisz się z nami? Warsztaty taneczne, jedne w lutym. Warsztaty taneczne, drugie pewnie w okresie wakacyjnym. I trzecie pewnie w okresie końca roku.
dobrze. Także zatrzymamy kciuki i piszemy 100 lat róży. O, książka. To życzymy powodzenia, a my co będziemy robić? My, kochani, byliśmy właśnie jeść, bardzo dobre jedzenie obok i teraz jesteśmy na plaży. I co? Pokażę, jak jest zimno. Widzicie? A my będziemy malować, kochani. Mamy jedzenie. Zimno w ogóle. Będziemy malować obrazy, jest zimno. Zimno. Herbatę jaką. Będziemy malować! Nikola, idzie myć ręce w morzu, w oceanie. Nie wiem czemu. Pokażę wam obrazy. To jest mój, który zaczęłam. Przyszła cała runda. Tutaj jest obraz róży, który jakby zaczęła. Tu jest obraz Nadi. Bardzo ładny, mój ulubiony. Tu jest obraz Żaki, mega słodki, co nie? Super. I obraz Nikoli. Czekaj, źle. Ale machasz kamerę, będzie brzydko to oglądać. Hejter. Kogo my tu mamy? Pokażę wam widoki. Popatrzcie, jak pięknie, niesamowite. O, Nikola macha do was. Pomachaj! Okej. Okay. I się zbieramy, bo jest mega zimno! To ja. I widok. I ja. Ej, musisz nie rozpogadać na chwilę. Co? Musisz na chwilę wyłączyć i coś pogadać, bo... Powiedzieć, Jackie? Już mi zimno. Ale masz ładne oczy przynajmniej, i ładne rzęsy. Pani, napiszcie, który obraz wam się najbardziej podoba. Mój. Może, a pokazałyście ładnie każdy? Tak. No powiedzmy, dobra. Że ładnie. No, napiszcie. Numer 1. Numer 2 kaktus, numer 3 galaktyka, numer 4 grzyby, numer 5 fala. Ja mówiłam obraz. A ja to narysowałam. To jest dziecko. Co? Ja tego nie chciałam w ogóle. W ogóle piasek się tutaj nasypał w rogu. Masz artystycznie. To normalnie, stara, normalnie. Stara, normalnie. Stara, normalnie. Stara, no dawaj, dawaj. Dawaj. Nie masz psychy, no dawaj, stara. Nie, nie, nie dam rady. Nadia wygląda. Nadia jest. To mój słoweński outfit. Właśnie, to chciałam powiedzieć. Jak się. Czapka, uszatka? Uszank. Przyszły zobaczyć tutaj stan nasze obrazu już dwójka ludzi, ludzie, którzy się zapytali, czy my artystkami jesteśmy, wiecie, nie, my tam coś kupić ogólnie, ale po prostu się tam pytali o zdjęcia czy coś. I pijemy kawę, pani się tu bardziej stresuje. No, wcale nie zamykam. Co wzięłaś? W ogóle to jest opcji urodzinowej. To ładnie, to się dostaje free drink. Więc ja wzięłam. A po co też pani sobie? Nie wiem. W moim kochanym mieście nawet nie było Starbucksa, więc... No jak jesteście w Stanach na wakacjach, może i smasz urodziny, więc skorzystajcie z darmowej kawy. Dziękujemy za uwagę. Co, na kogo ty się tak patrzysz, Róża? To jest bałagan w łazience, ale ogólnie dobra. Podłogę o bałagan i skupmy się na sukience, bo mam zamiar ściągnąć, bo jest ogólnie w pół do 11. Tak, w pół do 11. I zobaczcie, jest właśnie. Mówiłam, że chcę krótką, ale mi się to śródcie sobą leżałam, sorry. Mówiłam, że celuję bardziej w krótką, ale nie chodziło mi typowo o krótką, bo jeśli znajdę długą, taką jak mam teraz, ale będzie ładna taka, no wiesz, po prostu tam, co ja miałam na bal, ona była taka falbankowa i w ogóle, a to jest taka zwykła, to będą moje stopy, a widać, jest taka dota mniej więcej i ma ładne wycięcie, teraz popularne na większości sukienkach, ładnie się tutaj marszczy, z tyłu jest również taka zwykła, sorry, że nagrywam w kiblu, ale tutaj ma ładne światło, jedyne, bo tam jest ciemno. I właśnie tak się prezentuje sukienka, którą wybrałam i kosztowała. Sklep nazywa się Było w Przebitce. To jest ten właśnie, ten nawy Winston, coś takiego. I on kosztowała $42. Plus do tego kupiłam. Jeśli chodzi o dodatki, to mam taką bransoletkę ładną. Ogólnie jeśli w złotówkach wydano ją 100 zł, jeśli w złotówkach, ale nie, to tylko tak chciałam się pofleksować. I pierwszy raz mam takie coś drugie w ogóle na ręce, jakby fajnie wygląda, nie? Kosztowała $12, sorry, ale ja muszę iść spać. Tyle w dzisiejszym odcinku o temacie tego balu i już się pewnie widzimy w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szli na ten bal, więc... A fryzura również preferuje spiętą. Zobaczymy, jak dokładnie będzie to wyglądać, ale tak, spięta.